Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat Adwentu. Jak pewnie wiecie, w Kościele katolickim dzisiaj rozpoczynamy okres oczekiwania na święto Bożego Narodzenia, zwane Adwentem. Jest to również początek roku liturgicznego. Dlatego właśnie tym filmem chciałabym rozpocząć mój vlogmas. Co prawda film vlogmas będę już nazywać od jutra. Myślę, że jutro będzie daily vlog po prostu zwykły, a od wtorku już będzie vlogmas. Jednakże chciałabym zacząć właśnie codziennie nagrywanie od dnia dzisiejszego, czyli od niedzieli, żebyście wiedzieli, jak dokładnie wyglądają u mnie przygotowania do świąt. Ale wróćmy może do tematu. Przybliżę Wam teraz bliżej Adwent. Tak jak już wspomniałam, Adwent jest oczekiwaniem. Jest to oczekiwanie w skupieniu, w ciszy, ale jest to oczekiwanie radosne. Bardzo często utarło się pojęcie, że Adwent powinien być podobny do Wielkiego Postu, że powinien być smutny, że powinniśmy się martwiać, że powinniśmy brać postanowienia. Jednakże w Adwencie chodzi troszeczkę o coś innego. Adwent jest to oczekiwanie i powinno być ono podobne do tego oczekiwania, kiedy kobieta czeka na narodzenie swojego dziecka. Jest to czas zadumy, rozmyślań, przygotowań, ale również czas radości, bo w końcu ma się pojawić ktoś wyjątkowy. W trakcie trwania Adwentu pierwsze czytania są brane z Księgi Izajasza, która opisuje oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Dlatego też Adwent dzielimy na dwie części. W pierwszym okresie do 16 grudnia jest to okres oczekiwania na paruzję, czyli na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Staramy się jak najlepiej przygotować, oczekujemy końca czasu. Natomiast druga część Adwentu, czyli od 17 grudnia aż do Wigilii, jest to już okres bezpośredniego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W trakcie Adwentu towarzyszą nam pewne znaki tego okresu. Pierwszym takim znakiem są poranne msze, zwane roratami, ku czci Matki Bożej. Pewnie każdy z nas kiedyś wchodził na roraty. Zazwyczaj są one o bardzo nieludzkiej godzinie, bo praktycznie w tradycji powinny być one przed wschodem słońca. U mnie w parafii są one zazwyczaj o 6:30. A słyszałam też, że są parafie, gdzie roraty są o godzinie 6. W czasie rorat dzieci palą lampiony, szczególnie na początku mszy. Na roratach również dzieci piszą na serduszkę swoje dobre uczynki, bądź też odpowiedzi na pytania zadawane w czasie kazania na roratach. Serduszka te są wrzucane do kosza i potem jest losowane na każdą mszy dane dziecko, które weźmie do domu figurkę Matki Bożej na cały dzień. Jest to fantastyczna okazja do wspólnej modlitwy w gronie rodzinnym. W czasie Adwentu również mamy wieniec adwentowy, gdzie odliczamy czas do Bożego Narodzenia i zapalamy świece. W sobotę natomiast odbywa się specjalne nabożeństwo lub scenarium, w czasie którego śpiewa się psalmy z pierwszych niż porów niedzieli i zapalana jest po raz pierwszy dana świeca z danego tygodnia Adwentu. Mam nadzieję, że dobrze to tłumaczę. Ja właśnie biorę udział co tydzień w lucenariach, bo moja diakonia uwielbienia śpiewa psalmy. I jeżeli Was ciekawi, jak wygląda takie lucenarium, to zapraszam do Kościoła. Przeważnie lucenaria odbywają się przed mszą wieczorną w sobotę, ale jeżeli jesteście ciekawi, jakie są to psalmy, to zajrzyjcie do breviarza, czyli do liturgii godzin na pierwsze niż pory z niedzieli adwentowej. Jest to według mnie bardzo fajne nabożeństwo, bardzo piękne. W dodatku są to śpiewy, które myślę poruszają serce, które pozwalają się przygotować. W czasie Adwentu księża noszą fioletowe ornaty, które mają też przypominać zadumę. Natomiast trzecia niedziela jest nazywana Niedzielą Radości, gdzie już czujemy, że Boże Narodzenie jest blisko i w czasie tej niedzieli są noszone różowe ornaty. W trakcie roku liturgicznego mamy tylko dwie niedziele, gdzie zakładany jest różowy ornat. Jest to właśnie trzecia niedziela Adwentu oraz czwarta niedziela Wielkiego Postu. W czasie Adwentu bardzo popularne są również kalendarze adwentowe, dzięki którym dzieci odliczają czas do świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o tym, że Adwent nie służy do porządków i przygotowywania mieszkań, ale przede wszystkim przygotowywania naszych serc na święta Bożego Narodzenia. Zachęcam Was również do udziału w rekolekcjach, jeżeli odbywają się one u Was w parafiach, ale również są rekolekcje internetowe, o których mi sami pisaliście.
Ja w szczególności polecam Wam rekolekcje ojca Szustaka, czyli rekolekcje w tym roku nazywają się 5 minutek. Podlinkuję Wam wydarzenie na Facebooku. Będzie to prawdopodobnie 5-minutowe filmy. Miejmy nadzieję, że ojciec Adam się zmieści w 5 minutach. Na koniec chciałabym Wam życzyć dobrego przeżywania Adwentu, by ten czas był dla Was owocny, byście bardzo dobrze przygotowali się na święto Bożego Narodzenia oraz życzyć Wam wesołej, spokojnej niedzieli. Zapraszam Was na kolejny film już jutro, a teraz zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Trzymajcie się, cześć!